Witam Państwa serdecznie. Moim i Państwa gościem jest Andrzej Błoszek, kandydat na posła Normalna Polska. Witam, Andrzeju. Bezpartyjni samorządowcy, dokładnie. O. Na początku powiedz, gdzie pracujesz? Gdzie pracuję? Od 2006 roku już jestem na emeryturze wojskowej. I od 2006 roku postanowiłem, jak to się mówi, prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. A tak naprawdę po co poszłeś do wojska? Po to, żeby na szybką emeryturę iść? Nie, to jak to się mówi, to było od małego. Tata był też wojskowy już na emeryturze. To moja, jak to się mówi, pasja była. No ale jak to się mówi, odpowiedzieć, Bogusiu, ci nie docenili mnie, jak to się mówi, szefowie, i postanowiłem odejść swoją, jak to się mówi, drogą, tak? O. Nie po drodze mi było z dowódcami. No bo nieraz jak rozmawiam z byłymi policjantami wojskowymi, no to mówią, że poszli do wojska czy do policjanta, żeby iść na szybką emeryturę. Nie, to się też nie skończyło, jak to się mówi, że ja nagle zakończyłem emeryturę, bo później prowadziłem agencję ochrony i zawsze jak w strukturach tych mundurowych byłem. I do dzisiejszego dnia tą agencję mam, tak, ochrony. A co cię skłoniło kandydować na posła? Nigdy się nie interesowałem polityką, zawsze byłem apolityczny, ale to, co się dzieje, jak to się mówi, w Polsce to tak nie może być. Prowadząc działalność gospodarczą, jestem w szoku, co się dzieje w państwie polskim. Gnębienie przedsiębiorców to jest nie do wytrzymania. Rozmawiam z tysiącami kolegów, którzy prowadzą działalność gospodarczą. W Polsce się nie da. Na chwilę obecną, i Bogusiu, odpowiem ci, co ja przeżywam od września wraz z żoną. Trzecia kontrola skarbowa, kontrola ZUS, kontrola inspekcji pracy, kontrola handlowa, kontrola straży granicznej. Jeszcze się pytam jedno, kosmitów tam ściągną? Rozumiesz? Rozumiem. Jedna kontrola za drugą wchodzą, kary, gdzieś kombinują, szukają na siłę, żeby wypisać mandat. Po prostu brak jest kasy w budżecie i gnębią przedsiębiorców. Tak nie może być. Pan Łukasz Malczyk, mój kolega, który jest prezesem Unii Przedsiębiorców, zaproponował mi, czy nie chciałbym wystartować bezpartyjnych samorządowców ze względu na to, że mnie zna, wie, że jestem człowiekiem honoru, uczciwym. Myślałem długo, 10 dni nad tym. I postanowiłem, że dla dobra naszych dzieci, naszych wnuków, podejmę się tej ciężkiej roli. Powiem, że słyszałam, że tak dzieje się z tymi przedsiębiorstwami, że chcą zaryć w ogóle te małe firmy. Tak, to jest koncepcja zniszczenia małych i średnich przedsiębiorców. A powiedz, jakbyś doszedł do władzy, wycofałbyś amerykańskie wojska z Polski? Nie. Tylko zmieniłbym układ taki, że nie mogą się czuć na naszej ziemi beztrosko. Ale oni mogą strzelać nawet do obywateli Polski. Nie do końca, bo od tego mamy rząd, dowódców. To No tak nie może. ale Duda Oni są. ostatnio mu dał zezwolenie. To Duda, ale nie wiem, co Duda myśli, co w tej jego głowie, jak to się mówi, siedzi, ale mamy tu polską armię, polskich dowódców i dowódcy nasi wiedzą, co mają robić. A co myślisz o uchodźcach z Ukrainy? Że trzeba pomagać. Ale Ja. żeby pierwsi dodatki takie, przywileje? Pierwsi do Nie. lekarza? Nie. Już to ci, Bogusiu, wyjaśniam. Jak się rozpętała wojna, tak, w lutym w tamtym roku, przyjęliśmy z żoną ponad 400 uchodźców w Nowym Dworze Mazowieckim. Cały Nowy Dwór i całe miasto na mój apel pomogło mi z ubraniami, z żywnością, ze wszystkim.
Ale to byli Andrzej z terenu wojny, uchodźcy? I tacy, i tacy. No to Teraz byli te tak. cwaniaki. I odpowiem, co polski rząd jak zrobił złego, bo tak, musimy pomagać, bo nam też podczas II wojny światowej na przykład taki Iran pomógł. Uchodźcy to uchodźcy, matki to matki, dzieci to dzieci. A teraz jest, jak to się mówi, zamysł taki, jak to ograniczyć, bo Polski nie stać na utrzymywanie dwóch narodów. Więc to wszystko powinno być zrobione z głową. I teraz, co ja, jak to się mówi, będę jako poseł proponował. Po pierwsze, jeżeli ktoś w Polsce pracuje legalnie, tak jak u mojej żony w agencji zatrudnienia, płacą ZUS-y, płacą podatki, rozliczają się, tu żyją, jak najbardziej im się to należy, jak za przeproszeniem, psu Buda. To się Jeżeli tylko. zgadzam z tobą. Teraz, jeżeli oni tylko przyjechali i siedzą tu, i jak to się mówi, i się nudzą, to takich po prostu powinniśmy wyłapać, doprowadzić do kordonu, czy do granicy, przekazać Straży Granicznej Ukraińskiej i niech oni walczą za swoją ojczyznę. Leki mają za darmo, a na przykład Polacy w własnym kraju nie mają leków. Moja mama jest teraz chora, ma, i nie ma leków za darmo. Ile straciła pieniędzy? Ja wiem, co się dzieje, bo do mnie około 300-400 osób codziennie, matki, dzieci piszą. Pewnie zauważyłaś na moim Tak. profilu, jak pomagam, że głodne matki zabieram z przedsionków, z ganków, z ulicy, żeby im pomóc i daję im pracę. Dzisiaj akurat to Małgosię, co zabrałem teraz spod Wrocławia w nocy, idzie już do pracy. No Czyli ale co o można. tym myślisz? Ale Andrzej, odpowiedz mi, co o tym Co myślisz? O myślę? takich dodatkach i przywilejach, no żeby leki za darmo, albo do lekarza piersi. Ja odpowiem jedno. No, musimy uchodźcom pomagać. Tych, tak jak Ale powiedziałem. nie do Andrzej, ale nie do takiej przesady. To nie do przesady. Generalnie to jest tak. Ja jestem za likwidacją konkordatu. To są miliardy złotych wydawane na Kościół. My nie mamy obowiązku, jak to się mówi, sponsorować obywateli Watykanu. Owszem, ja nie walczę z Kościołem i nie chcę walczyć, jak to się mówi, z Kościołem, bo to jest, jak to się mówi, religia, wiara, to są ludzie. I niech ludzie katolicy dają datki. Każdy niech może nawet oddać skarpetkę ryzykowi milion. To jest jego prywatna sprawa. No Jeżeli niech te, miliardy. Andrzej, niech te mochorowe berety dają dalej Rydzykowi. To dają, dlatego ja powiem jedno, co zaważyło, dlaczego ja chciałem, jak to się mówi, zostać posłem. Zdenerwował mnie ten miecz za 250 tysięcy złotych, który Rydzyk schowa do szuflady i sobie go najwyżej raz od czasu do czasu przetrze. A teraz dlaczego? W tamtym dniu w nocy napisało do mnie z pięć kobiet uwięzionych w domach, na wózkach inwalidzkich, które, jak to się mówi, wyłączone, wykluczone są ze społeczeństwa, może tylko obserwować przez okno życie, co się dzieje, jak to się mówi, w Polsce. I to już spowodowało u mnie pęknięcie, że teraz po trupach będę tym posłem i będę walczył o matki, dzieci, o inwalidów i nie odpuszczę. Dlatego chcę likwidację konkordatu i wtedy pieniążki starczy i na leki, i dla Polaków, i dla tych matek i dzieci, które uciekały. Ja wiem, jaką traumę przeżywają, jak to się mówi, te matki, bo miałem też matkę z dzieckiem, która w Mariupolu siedziała 2 tygodnie w piwnicy, a budynku, jak to się mówi, nie było. Ja wiem, co ci ludzie przeżywają, bo ja też sam tam byłem, No tak, na Ukrainie. bo tam wojna jest daleko na wschodzie. Wiem od Tam. znajomych, bo mam dużo znajomych żołnierzy ukraińskich. Codziennie tam to ruską dzicz gonią do domu. Bo ja zawsze mówię, Ruski i Ukraińcy to jest jedno to i samo, bo kiedyś to był Związek Radziecki. Moja Nie. babcia na rzeź na Wołyniu przeżyła. To wiedzy, co Ukraińcy znaczyli. Ja odpowiem tak. Miałem kiedyś biuro i agencję też ukraińską.
na Wołyniu, dokładnie w Rożyszczach. Przeprowadziłem setki rozmów z ludźmi w wieku 90-100 lat i chcę tylko ci, Bogusiu, powiedzieć o jednym, że to była Polska. A skoro to była Polska, to tam mieszkali i Polacy, i Ukraińcy, i Żydzi, i Babcia Rosjanie. mieszkała. I teraz co? Bardzo dużo rodzin było polsko-ukraińskich, ukraińsko-polskich, połączone. Ja powiem ci jedno, w Nowym Dworze mam dużo żono pracowników, bardzo dużo, jak to się mówi, powstało teraz małżeństw polsko-ukraińskich. Ci ludzie pracują, wychowują dzieci polsko-ukraińskie czy ukraińsko-polskie, przyjmują obywatelstwa. I teraz co? Przychodzi taki dzień, taka, jak ktoś mówi, wojna, nie wiem, w Polsce tu. I co, mamy tu zrobić też drugi, jak ktoś mówi, Wołyń, bo on jest Ukrainiec? No nie, to jest człowiek, to jest naród. On Ale zawsze, całe życie... Andrzej, Ukraińcy by nam nigdy tak nie pomogli jak my im. Nigdy w życiu, nie Ukrainie. I ja odpowiem ci tak. Mam tu ludzi, co po 8-9 lat ze mną pracują. To są Ukraińcy, obywatele. Pewnie widziałeś na moim profilu Brygada RR i Widziałam. BOS. I powiem ci jedno. Pomogliśmy tej Asi z Chociszewa postawić dom od podstaw, od zera. I ty wiesz, że nie wzięli nawet, jak to się mówi, kopiejki ode mnie. Chciałem im dać to w nagrodach, w premiach. Nie przyjęli. Powiedzieli jedno. Szefie, my nic od ciebie nie chcemy. Chcemy jechać tylko, bo jesteśmy zmęczeni, na działkę. Na twoją działkę, nad wodę, żebyśmy popływali, wypoczęli psychicznie. I tylko to chcieli. Jak ja powiedziałem, że dam im to w premiach, powiedzieli, nie obrażaj nas. Czyli mają swoją godność i Tak, Andrzej, jako jednostki, inaczej, ja to wiem. jako jednostkę tak, ale jako kraj to nie są żadni nasi przyjaciele. Nie rozstrzygam tego, ja nigdy nie patrzę na narody, nie patrzę na pochodzenie, na kolor skóry, patrzę na człowieka jako jednostkę. I Ale powiem... musisz patrzeć też, wyciągać wnioski z historii. Po to jest Historia... historia, żeby się uczyć. Nie, powiem ci jedno, historia jest taka, żyjąc i pracując z Ukraińcami, ja wiem, jaki to jest, jak to się mówi, naród. I odpowiem ci jedno. Nie potrafisz rozmawiać z Ukraińcem, nie zaczynaj z nim rozmowy. Jeżeli potrafisz rozmawiać, ja ci powiem jedno. Sprawę Wołynia, Bolesno dla nas jako Polaków i dla Ukraińców też. Bo oni trzy czwarte tu w Polsce, którzy są, oni o Wołyniu nie wiedzieli. To ja jako szef, tak, Andrzej Włosek uświadomił im, co to jest Wołyń, pokazał im film, pokazał im materiały, nauczył języka polskiego w mowie i w piśmie, bo u mnie każdy koordynator, każdy pracownik, który mnie poprosi, uczę języka polskiego. I oni teraz do nich, jak to się mówi, dociera. I teraz co oni mi mówią? Dużo jest chłopaków ze wschodu Ukrainy. I oni mówią, Andrzej, myśmy nie wiedzieli. Przecież nas na siłę uczyli języka rosyjskiego. I to my jesteśmy, my jako Ukraińcy, winni temu. No nic, przecież to zostało narzucone z buta, jak to się mówi, przez ruskich. To jest po prostu, dla mnie ruski to jest dzicz. To powinno się pogonić za granicę i będzie wtedy spokój. Ukraina to wiesz, jak jest nazwa. To znaczy kordon, granica. Granica dla nas, czyli ochrona tak naprawdę Europy teraz. Ci ludzie giną, jak to się mówi teraz, nie tylko za swój, jak to się mówi, kraj, naród, ziemię, a gdzie oni się mają wycofać? Przepraszam. Oni nie mają innego wyjścia, tylko walczyć. Ty wiesz, ilu już moich ludzi zginęło? 13. 13 przyjaciół. Ty wiesz, że ja mam matkę tu z Polski, pewnie ten mural dzisiaj widziałaś, wystawiłem, namalowałem. Dla matki, która u mnie pracuje 8 lat tu w firmie, ty wiesz, jaka jest dla niej trauma stracić dwóch synów w ciągu miesiąca, To na pewno jest. którzy też u mnie pracowali. Ty wiesz, ja bardzo chciałem tam, jak to się mówi, jechać na tą Ukrainę i walczyć w batalionach polskich. I powiem ci,
No tak, i powiem ci, wiesz, dlaczego nie pojechałem? Bo ja już byłem spakowany, ja już byłem. A I oni mi. oddałbyś życie, Andrzej, i ty byś pojechał walczyć za Ukraińców? Nigdy w życiu Nie bym za wolał. Ukraińców. Nie za Ukraińców. Ja ci powiem jedno, jeżeli nie będzie Ukrainy, nie ma Polski. Putin nie odpuści. O czym ty mówisz? Putin nas nienawidzi jako Polaków. On nas wałem przejedzie. Pamiętasz z naszej historii życia, a pewnie i ty dobrze znasz, i ja ją znam, Niemcy i Ruscy nigdy nie będą dla nas braćmi. I Oni jakby Ukraińcy mogli nas, też. oni by nas mogli, jakby mogli, to by nas zdeptali. Bo zawsze wiem, A że tu. babcia mówiła, i Ruski gwałcili, Ukraińcy siekierą rąbali. Jedni i drudzy siebie warci. A dobra, a teraz w drugą stronę. Mówi, że Ukraińcy siekierą tam rąbali, bo też tak było. No nie ukrywajmy. A teraz w drugą stronę. Jak PiS i PO pokłócili polski naród? Daj im miecze, to się pozabijają. A teraz jest dalej. Ja pojechałem teraz w Lubelskie do moich cioć. 15 lat temu spotykaliśmy się nad wodą. Grille, nie grille, grzyby. Uprawa zboża, żniwa, wszystko ze śmiechem. Usiedliśmy jak ludzie, wypiliśmy flaszkę, piwo, pogadaliśmy o starych, jak to się mówi, dziejach. Zawsze, jak to się mówi, były śmiechy. A teraz oni są jak zakodowani z zombie. Ja jadę do jednej ciotki, Tusk to B, Tusk to Niemiec, PiS to piękny, co ty gadasz, rodzina 500, to oni dają. Uwierz mi, kończę rozmowę, idę do drugiej ciotki i jest to samo. Idę do trzeciej ciotki i jest to samo. I czyli co? Czyli po prostu telewizja TV Info tak już zakodował te 30% społeczeństwa i Kościół, bo to jest też wina, jak to się mówi, Kościoła. Co dzisiaj upublikowałem też, to pewnie można zobaczyć u mnie na Facebooku. Przecież to jest po prostu chore, że ja nie mogę się z wujkiem, z ciocią dogadać, bo tylko PiS, PiS i PiS. Dlatego nienawidzę pisiorów i będę z nimi walczył. A ja ani Bo po PiSu prostu, nie chcę, Andrzej. bo nas jako społeczeństwo poróżnili. A ja ani Ojciec, PiSu, ani Platformy. No to ja o czym mówię, to jest ukradł okrągłego stołu. Dzisiaj to wyraźnie u siebie na profilu umieściłem. I ja idąc do polityki, być może, jak to się mówi, Bóg da, będę tam, wywrócę ten stół do góry nogami, ten układ z Magdalenki. Przecież to są wszystko ludzie z AWS-u, którzy się po prostu pokłócili i tyle. Bo PiS idzie na wschodnią stronę, a jak dojdzie Tusk, to będzie na zachodnią. To będziemy Niemców tutaj mieli. I jedni, i drudzy siebie warci. No, Także. dlatego ja, tak jak ci powiedziałem, ani Niemcy, ani Rosja nigdy nie będą do końca naszymi braćmi. Musimy z nimi żyć, bo są naszymi sąsiadami, musimy z nimi współpracować, ale wszystko na zdrowym rozsądku. Dobra, a przejdźmy teraz do tematu Szumowskiego. A co ze Szumowskim zrobisz? Co robią interesy z handlarzem bronią? Komisja śledcza, która musi wszystko wyjaśnić. No. Przecież jak, zabili go i uciekł? Gdzie jest ten człowiek? Ten No handlarz przecież. bronią żyją, twierdzą. No, pewnie, że żyje, no bo przecież już ktoś coś powiedział, tak? Ma się dobrze. A co z panem Sasinem? Co te Komisja koperty do śledcza. głosowania? Komisja śledcza. Inaczej tego nie załatwimy. Dopóki oni będą mieli immunitety będą, jak to się mówi, prawnie chronieni. No, muszą, jak to się mówi, odpowiedzieć. Ja nie wiem. Są sądy, jak to się mówi, niezależne. Jest prokuratura. Mamy, jak to się mówi, organa państwowe. Niech to wyjaśniają. Tylko teraz to musi być niezależne. A skoro teraz są zależni, to tego nigdy nie wyjaśnimy. Więc tylko komisja śledcza. To nie muszą być politycy, to mogą być inni, jak to się mówi, ludzie. A co jeszcze byś zmienił?
Co w Polsce by zmienił? No, zmieniłbym No. przede wszystkim, o co idę i o co walczę jako przedsiębiorca. PIT zero, czyli nie PIT dla tylko do 26 lat, tylko dla wszystkich. I teraz zobacz. Skoro nikt nie będzie płacił podatku dochodowego, to będą mieli od 15 do 20% więcej w kieszeni. Tak? Teraz, jaka jest, jak to się mówi, sytuacja z przedsiębiorcami? Jeżeli my z żoną w tamtym roku oddaliśmy parę milionów do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego, to mogłem to przeznaczyć też na pensje dla pracowników, żeby mi nie pouciekali. Teraz coś, co mówisz o Ukraińcach, nie? To teraz ci powiem, co się dzieje z Ukraińcami. Wszyscy Ukraińcy uciekają teraz do Niemiec, Kanady, Irlandii. Mamy duży problem, duży problem jako przedsiębiorcy. A skąd to, jak to się mówi, wiem, bo prowadzimy agencję zatrudnienia. Jak kiedykolwiek była sytuacja taka, że nikt nie chciał na przykład nikogo z Gruzji, z Indonezji, Nepal, Etiopia, to ja mam teraz połowę hotelu, bo też podnajmujemy z żoną innym agencjom zatrudnienia. W Nowym Dworze jest bardzo dużo teraz ludzi z Etiopii, Bangladesz, Nepal, Indonezja. A teraz jeszcze mówię, kończąc, jak to się mówi do Ukraińców. Nie wiem, czy jak to się mówi, rząd polski wie, a pewnie nie wie, że w jaki sposób oni wykorzystali nasz system. Bo teraz zobacz, pamiętasz, jak były całe wycieczki autokarami, że jeździli z Lwowa, nie, po rodzina 500 i tak dalej, i tak A dalej? dzieci nawet No Polski nie dobra. widziały. Tak. I teraz zobacz, jaki jest pyk. Jeżeli ta matka z powrotem wróci na Ukrainę po 30 dniach, tak, traci. Tak? No No tak. dobra. No, a teraz w drugą stronę. A jak pojechała w strefę Schengen do Niemiec, to ty wiesz, że oni tam pracują na czarno, a tu kasę dalej im wpływa. Ja dam ci na przykładzie jednej właśnie takiej dziewczyny. Przyjechała tu do Polski. Miała czwórkę dzieci. Urodziło jej się piąte. Dostała becikowe, tak? Należy się rodzina 500, 500, 500, jeszcze 2500 i będzie 2500, tak? No i dobra, i ona teraz dostaje 2500. Minęło 2 miesiące i ona mówi: słuchaj, Andrzej, jest taka sytuacja, ja muszę jechać, wiesz, dalej do Niemiec, bo tam mi zaproponowali 2500, wiesz, euro, nie? A ja mówię, no ale słuchaj dziewczyno, przecież ty tu dostajesz 500 na dzieci. A to nie. Ty mówi, no dostaję, ale ja mówię, no słuchaj, ale to wy w jaki sposób nasz system podatkowy drążycie i opróżniacie naszą kasę polską. No mi się jako Polak to nie podoba. No ona mówi, no tak, no ale to jest Andrzej, wiesz, no to jest 2500, tak? No ale ja mówię, słuchaj, no ale ty wiesz, że wyjeżdżając do Niemiec będziesz musiała to zgłosić, tak? Że ty wyjechałaś, żeby ci się to nie należało. A ona, nie, bo ja nie przekroczyłam strefy Schengen. Rozumiesz? I tak właśnie polski rząd ładują bambuko, no. Za przeproszeniem, dlatego że uważam, że tam siedzą ludzie niekompetentni, którzy nie mają, jak to się mówi, zielonego pojęcia o gospodarce. Zielonego pojęcia nie mają, a tylko patrzą, jak nas wszystkich dobić, przedsiębiorców i zlikwidować. Nie wiem, może to jest taka, jak ktoś mówi, polityka, żeby wszystkich małych, drobno przedsiębiorstw zlikwidować i żeby tylko zostały wielkie korporacje, a my byśmy, żebyśmy pracowali za miskę ryżu. No to Może tak jest. Ja nie wiem. jak Nie wiem. Morawiecki powiedział w Sowa i Przyjaciele, że Polacy powinni tak jak po II wojnie zapierdalać jak za miszkę ryżu. No tak, ale to tak nie będzie, bo my jako bezpartyjni samorządowcy idziemy do władzy, wiemy, co chcemy, bo to są głównie, jak ktoś mówi, samorządowcy, to są ludzie tacy jak i ja, którzy zostali zweryfikowani w jakiś sposób, sprawdzeni, że jesteśmy uczciwi, mamy swoją
tą renomę, markę w miejscowościach, w których żyjemy, bo ja nie idę jak spadochroniarz, powiedzmy, do Kielc, tylko jestem z Nowego Dworu i walczę o swój, jak to się mówi, powiat, o swoje powiaty obważane Nowego Dworu, czyli z Dwudziestki. No nie ja to poustawiałem te okręgi, tylko mądrzejsi kiedyś byli, tak? Więc walczę, jak to się mówi, o to, tu, gdzie żyję, o te miejsca, jak to się mówi, pracy, o rozwój mojego regionu, tak? O czym ja na przykład postuluję, obserwuję, Nowy Dwór się rozwija, budowane są bloki i to dobrze, niech będą budowane, ale Nowy Dwór jest już zapchanym miastem, zakorkowanym. Więc co też ja proponuję? Chcę właśnie wyjść z inicjatywą i walczyć o to, żeby zbudować dwa mosty dodatkowe. Jeden przez rzekę Narew, drugi przez rzekę Wisłę. Wtedy rozkorkuje cały powiat nowodworski. I to kiedyś, podobno kiedyś, nie wiem, tam 20 lat była taka koncepcja, ale temat, jak to się mówi, umarł, a ja wtedy byłem 30-latkiem. Teraz już jestem 50-latkiem. Skończyłem 2 lipca i wiem, co chcę dla Polski, dla naszych, jak to się mówi, dzieci, dla naszych wnuków, bo też mam i wnuka, i wnusie. Wiem, o co walczę. Ja wiem, że im się to nie podoba. Ja wiem, ktoś mi tak powiedział jedno: Andrzej, idąc do polityki, gdzie ty idziesz? Ty się tam ubrudzisz. No bo to jest bagno wielkie w To politykę. jest jedno bagno, ale a wiesz, co ja powiedziałem? Powiedziałem jedno, wezmę szczotkę i ten brud zrzucę z buta. Po Ale prostu słuchaj, tak. Andrzej, Kukiz też dużo obiecywał, że do PiSu nie pójdzie i tak poszedł do PiSu. Nie każdy odpowiada za siebie. Dobrze? Nie będę nic mówił o tym człowieku. Mamy wyrobioną opinię, ale jest to, jak to się mówi, moja prywatna opinia i niech to zostanie moją prywatną, jak to się mówi, opinią. A każdy z was, z ludzi, wy widzicie i sami go ocencie i historia go oceni, nie ja. Ja wiem, jak się nazywam. Nazywam się Andrzej Janusz Włosek. Ja wiem, co to jest honor. Za swój honor bym zginął. Ja nawet, żeby mi, nie wiem, dawali 25 miliardów łapówki, to bym to po prostu kopnął go w dupę i wyrzucił za płot. Bo się nazywam Andrzej Janusz Włosek. No to myślę, że może zostaniesz posłem. Kasy do grobu nie zabiorę. Ale kasa jest potrzebna, jak to się mówi, ludziom do życia. Nie może być takiej sytuacji, że o godzinie pierwszej, drugiej, trzeciej w nocy dzwonią do mnie zrozpaczone matki, bo nie mają na chleb. Ktoś patrzy się na mnie i mówi: co ty robisz, nie? Że ty tej matce pomagasz? A ja ci powiem jedno: odmówię sobie kawy, odmówię sobie piwa, odmówię sobie jedzenia. Ja mogę i 2-3 dni nie jeść, ale jak nakarmię tą matkę i nakarmię to dziecko, ja po prostu jako człowiek czuję się lepiej. Czuję się, że jestem potrzebny narodowi swojemu. Nie będę o swój naród dbał po trupach. I jak zostaniesz posłem, to też będziesz tak dbał o swój naród, tak jak tamci teraz dbają u góry. Nigdy się nie zmienię. Nie zmienisz mojego charakteru. Ktoś mówi, że mam charakter wojownika. I niech tak to pozostanie. Nie zmienicie mnie nigdy. No ja cię nie chcę zmieniać, tylko chcę wierzyć, żeby ktoś się taki znalazł, żeby tutaj w tej Polsce zrobił porządek. Jedno to chcę i nic Inaczej, więcej. ja to zrobię po trupach. Ja ci powiem jedno, że ktoś, wiesz, do mnie mówi: wycisz się trochę, tak, wiesz, w internecie, nie bądź taki, wiesz, agresywny w stosunku, nie wiem, do PiS-u, do polityków, a ja ci powiem jedno, będę, bo mi się po prostu nóż otwiera to, co oni robią, to, co ja widzę, co obserwuję. Te miecze po 250 tysięcy. No to są po prostu cuda na kiju, które
aż nie mogę przełknąć śliny. Po prostu to się nie da. To jest po prostu szok i groza, co ci ludzie robią, i oni za to wszyscy odpowiedzą. Tak musi być. Dziękuję, Andrzej, że chciałeś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Też pozdrawiam i zapraszam do głosowania w okręgu 20, lista numer 1, pozycja 10. Razem możemy wszystko. No myślę, że jak Andrzej zostanie posłem, no to te słowa najwyżej przypomnę ci. Ja zawsze słowa dotrzymuję. Mnie nikt nie zmieni, ani rodzina, ani żona, ani moje trzy córki. One wiedzą, jaki mam zawzięty i uparty charakter. Wiesz, dlaczego na mnie mówią już szatan, że wylazł ze studni.